Zaczęto rozumieć, że Bóg ani nie potrzebuje krwi zwierząt, ani się w niej nie lubuje i że ten kult ofiarniczy, sięgający jeszcze odległych czasów, nie może być jedynym sposobem czci Boga. Z czasem okaże się, że nie może być w ogóle sposobem czci Boga. I od czasów Jezusa Chrystusa, czy w ogóle w chrześcijaństwie, nie ma mowy o żadnym składaniu krwawych ofiar. Nikomu nie przychodzi do głowy, żeby z pobudek religijnych zabijać zwierzęta. Ale wtedy tak było. I oto w V wieku przed Chrystusem Izraelici dochodzą do wniosku, przynajmniej niektórzy, że musi istnieć inna forma oddawania czci Bogu. Musi istnieć inny sposób, żeby do Boga trafiać, Boga wyznawać i wyznawać Mu swoją wierność. Ten inny sposób to refleksja, medytacja, czytanie, rozważanie Ksiąg Świętych. Czyli powrót do tradycji ojców, ale tradycji już nie przekazywanej ustnie z pokolenia na pokolenie, lecz tradycji, która znalazła wyraz w księgach, w zapisach, w tekstach. I drodzy Państwo, to zjawisko można by streścić tak. Izraelici, starożytni Izraelici stworzyli Biblię, ale Biblia im się odwdzięczyła. I stworzyła tak na dobre Izrael. Dlatego, że oni stali się narodem księgi. I oprócz wszystkich pożytków i korzyści, jakie związane są z Pismem Świętym, z Biblią, jedna korzyść z edukacyjnego punktu widzenia jest niewątpliwa. Proszę sobie wyobrazić, że bardzo szybko wykrystalizował się zwyczaj, że każdy mężczyzna, a mężczyzna to osoba płci męskiej, która skończy 13 lat życia według tamtego sposobu myślenia i tak jest po dzień dzisiejszy wśród Żydów, że każdy mężczyzna powinien być zdolny do samodzielnego czytania Księgi Świętej. W związku z tym już w czasach przedchrześcijańskich usunięto wśród Izraelitów zjawisko analfabetyzmu. Każdy dorosły Żyd musiał umieć czytać, oczywiście także pisać, ale obowiązku pisania nie było. Obowiązek czytania tak. I w czasach przedchrześcijańskich Izraelici osiągnęli to, co w Europie dokonało się dopiero w wieku XX, czyli likwidacja zjawiska analfabetyzmu. Natomiast w niektórych regionach świata, jak Afryka, Madagaskar, Azja, trwa nadal. Żyją miliony, setki milionów ludzi, którzy nie umieją czytać i pisać. W obecnych czasach jedynym sposobem percepcji świata jest dla nich telewizja. Oglądają obrazki i to wszystko. Rozumieją bądź nie rozumieją tego, co się mówi. Natomiast tekst jako taki dla nich nie istnieje. Powtarzam więc, że Izraelici stworzyli Księgi Święte. A Księgi Święte odwzajemniły decyzję i z kolei stworzyły Izraelitów jako naród wykształcony i przykładający do wykształcenia ogromne znaczenie. Tak jest do dnia dzisiejszego. I nie trzeba Państwu tłumaczyć ani uzasadniać, że najpiękniejszym, najlepszym, najskuteczniejszym, najważniejszym darem, jaki rodzice, jakie społeczeństwo może dać dziecku i młodemu człowiekowi, to jest wykształcenie. Wszystko inne na tym się opiera i z tego w dużej mierze zależy. Oczywiście oprócz zdrowia, ale to osobna sprawa.